Lekarze sądowi często mają trudności z precyzyjnym określeniem czasu i przyczyny zgonu. Te dwie informacje pomagają ochronić niewinnych i wskazać sprawców. Im dłużej zwłoki leżą nieodkryte, tym trudniej ustalić, kiedy doszło do zabójstwa. Określenie czasu zgonu to dopiero początek. Znalezienie przyczyny śmierci jest tak samo istotne. W przypadku zabójstwa zwłoki musiały być obecne w momencie popełniania przestępstwa, są więc największym i najlepszym źródłem wszelkich dowodów śladowych. Już za chwilę. Matka oskarżona o zamordowanie dwójki maleńkich dzieci uwięziona dzięki badaniu jedzenia. Kontrowersyjna sprawa Elsie Cameron, której brutalna śmierć była omawiana przez czołowych brytyjskich patologów. Zabójczy doktor oskarżony o dwa zabójstwa na podstawie ulotnych dowodów. Stworzenie profilu zmarłego i ustalenie przyczyny zgonu to zadania patologa sądowego. To oni odczytują przesłanie umarłych. Nauka i zbrodnia. Patolodzy określają czas zgonu na podstawie trzech wskaźników: temperatury ciała, zesztywnienia pośmiertnego i plam opadowych. Rigor mortis and lividity. Temperatura ciała to pierwsza rzecz, jaką sprawdzają śledczy. Czasu zgonu nie da się ustalić, patrząc na zwłoki. Należy zmierzyć temperaturę ciała i to nie zwykłym domowym termometrem wetkniętym pod pachę. Potrzeba większego termometra w zupełnie innym miejscu. Nawet jeśli wszystko zrobi się poprawnie, sprawa nie jest łatwa. Policja musi znać czas zgonu, żeby znaleźć podejrzanego. Patolog może się pomylić maksymalnie o 5,5 godziny na podstawie temperatury ciała. I to tylko podczas pierwszej doby po śmierci. Jeśli znajdziemy ciało później, ryzyko błędu jest coraz większe. Po śmierci, kiedy tlen nie ogrzewa już ciała, jego temperatura spada, aż dostosuje się do otoczenia. Proces ochładzania ma charakterystyczny przebieg. Ciepłota ciała zmniejsza się o 1 stopień co godzinę. Tyle, że osoba otyła stygnie dużo wolniej niż osoba szczupła. Zmarły w ciepłym pomieszczeniu dłużej pozostanie ciepły niż ktoś oddający ostatnie tchnienie na zimnie. Rigor mortis, czyli zesztywnienie pośmiertne, również następuje według określonego wzoru. Ciało sztywnieje, gdyż mięśnie nie dostają już ATP, czyli chemicznej energii do rozkurczania mięśni. Kiedy ciało przestaje oddychać, ATP nie jest już wytwarzane i mięśnie sztywnieją. To również dzieje się w określonym czasie. Hipostaza lub plamy opadowe to ciemne przebarwienia skóry spowodowane przez grawitacyjne opadanie krwi po ustaniu krążenia. Po śmierci serce przestaje bić, a krew krążyć. Jednak w wyniku grawitacji opada ona w miejsca najniżej położone. Innymi słowy, jeśli denat leży na plecach, krew osiądzie właśnie tam.
the blood will settle to the back part of the body. Plamy opadowe mogą sugerować kryminalistykom, że ciało zostało przesunięte. Stanowi to ważny czynnik, jeśli ciało przenoszono, plamy utrwalają się tak, jak ciało leżało w momencie śmierci. Plamy opadowe pojawiają się stopniowo. Jeśli w badanym przez lekarza sądowego ciele plamy opadowe jeszcze się nie utrwaliły, można podać przybliżony czas zgonu. Są inne metody na ustalenie, kiedy nastąpił zgon, jak choćby stopień strawienia pokarmu w żołądku. Różne rodzaje jedzenia będą trawione inaczej. Jeśli wiemy, kiedy denat jadł, a potem przebadamy zawartość jego żołądka, możemy określić czas zgonu. Tylko biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, patolog sądowy może określić czas zgonu. Pani Alice Crimmins, matka dwójki dzieci, oskarżona o uduszenie czteroletniej córki, Alice Marie, przybyła do Sądu Najwyższego otoczona przez członków rodziny. Czas zgonu był niezwykle ważny w sprawie Alice Crimmins. Została oskarżona o najbardziej nienaturalne przestępstwo, zabójstwo czteroletniej córki i pięcioletniego syna. Co jakiś czas niektóre sprawy skłaniają nas do przemyśleń. Nauki sądowe mogą coś udowodnić, ale również zasiać wątpliwości. Dr. Spain, były ekspert medycyny sądowej hrabstwa Westchester, wykazał kilka błędów w zeznaniach eksperta medycyny sądowej z Nowego Jorku, Miltona Halperna. Dr. Spain twierdzi, że autopsja dziecka pani Crimmins nie była dość dokładna, by ustalić czas zgonu lub stwierdzić, czy dziecko molestowano. Sprawa pani Crimmins była bardzo niejasna. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co się stało. Alice Crimmins podała doskonałe alibi. Nie było jej w domu. Rankiem 14 lipca 1965 roku Edmund Crimmins zgłosił zaginięcie dwójki swoich dzieci z mieszkania w Queens, gdzie mieszkały z żoną Alice, z którą pozostawał w separacji. Wyglądało na to, że pięcioletniego Eddie'ego Juniora i czteroletnią Alice Marie Missy uprowadzono z ich pokoju. Czy Missy i Eddie zostali wyciągnięci przez okno, czy też wyszli sami? Policja przeszukała okolice w nadziei, że znajdzie dzieci żywe. Wczesnym popołudniem znaleźli ciało Missy w pobliskim pustostanie. Została uduszona górą od piżamy. Detektywi odwiedzili Alice Crimmins. Zamiast jednak powiadomić ją o śmierci córki, zdecydowali się na niezwykły test. Zabrali Alice do miejsca, gdzie znaleziono ciało. Nie zapłakała. Widok martwej córki jej nie wzruszył. Policję to zdziwiło. Alice stała się główną podejrzaną. Tyle, że policja już wcześniej miała podejrzenia, które zostały tylko potwierdzone. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że małżeństwo Alice się chwiało. Utrzymywała stosunki intymne poza małżeństwem. Dziś nazwalibyśmy ją swingerką. Mimo że dwójka jej dzieci zniknęła, była nienagannie ubrana i wydawała się zupełnie nieporuszona tragedią, jaka ją spotkała. Kiedy historia trafiła do prasy, społeczeństwo było wstrząśnięte i podzielone na przekonanych o winie i niewinności.
Opisywano ją jako kobietę lekkich obyczajów. Musieli sprawdzić też ojca. Przesłuchali ich oboje bardzo dokładnie. Czy ojciec nie brał w tym udziału? Może próbował wrobić matkę z racji tego, że toczyła się sprawa rozwodowa i ustalanie opieki nad dziećmi. Kilka dni później znaleziono w krzakach ciało Ediego Juniora w zaawansowanym stadium rozkładu. Chłopiec miał rozbitą czaszkę. Policja wysnuła teorię, że śmierć dwójki dzieci była wynikiem rozpadu małżeństwa Crimminsów. Alice Crimmins twierdziła, że 13 lipca 1965 roku około 18:30 podała dzieciom cielęcinę z makaronem. Położyła je spać, zamknęła drzwi, żeby nie wyszły. Następnego dnia dzieci już nie było. Żeby potwierdzić wersję Alice Crimmins, należało ustalić czas zgonu. Jednym ze sposobów jest zbadanie zawartości żołądka, aby ocenić, jaki czas upłynął między posiłkiem a śmiercią. Właśnie to zrobili patolodzy w sprawie Alice Crimmins. Zbadali stopień strawienia pokarmów w żołądkach dzieci. Wiadomym jest, że pożywienie jest strawione i usuwane z żołądka przez odźwiernik do dwunastnicy po upływie określonego czasu. Różne pokarmy są trawione z różną prędkością. Alice Crimmins zeznała, że podała dzieciom cielęcinę z makaronem. Autopsja wykazała coś innego. W żołądku dziewczynki nie znaleźli nie tylko cielęciny. Mała w ogóle nie jadła mięsa tego wieczora. To od razu oznaczało, że matka kłamała. Poza tym stwierdzono, zbadawszy treść żołądka, że dziewczynka nie jadła w 6:30. Ekspert medycyny sądowej dr Milton Halpern stwierdził, że dziewczynka zmarła nie później niż 2 godziny po posiłku. Zawartość żołądka zmarłych dzieci nie potwierdzała wersji Alice Crimmins. Policji tego właśnie było trzeba. Kluczowymi dowodami stała się autopsja dwojga dzieci i ustalony czas zgonu. Mimo rosnącej ilości dowodów, ani Alice Crimmins, ani jej mąż nie zostali oskarżeni. Społeczeństwo zarzucało władzom opieszałość w ukaraniu zabójcy dzieci Crimminsów. Zwłaszcza gdy wyszło na jaw, że kilka tygodni po pogrzebie dzieci Alice Crimmins bawiła się w barach i klubach nocnych, pijąc i tańcząc. Śledztwo toczyło się jeszcze 2 lata, podczas których policja założyła podsłuch w telefonie Alice, śledziła jej ruchy, jak również próbowała znaleźć dowody lub świadków na poparcie ich teorii, że Alice zamordowała własne dzieci. Ostatecznie sąsiadka Sophie Irmonskiej zeznała, że widziała Alice Crimmins owego feralnego wieczora. Pojawił się świadek, który mówił: widziałem Alice wynoszącą z kimś worki. Oczywiście w workach były dzieci, poszła ukryć ciała. Były to jedyne poszlaki. Nowojorska policja uznała, że ma dość dowodów, aby wnieść akt oskarżenia. 11 września 1967 roku, 2 lata i 2 miesiące po śmierci dzieci, Alice Crimmins została aresztowana. Była sądzona 2 razy, za zabójstwo Ediego i nieumyślne spowodowanie śmierci Missy. Pani Crimmins była dziś jedynym świadkiem występującym przed sądem. Obrona i oskarżenie skakały sobie do gardeł przez niemal całą rozprawę. Oba procesy były szokujące, jako że świadkowie opisywali Alice Crimmins jako zaniedbującą rolę gospodyni domowej i uganiającą się za mężczyznami.
Kiedy prokurator Winston Mosley spytał panią Irmonski, czy kobieta, którą widziała owego feralnego wieczora, jest na sali sądowej, świadek się zastanowiła i wskazała panią Crimmins. Kłamiesz, krzyknęła pani Crimmins. W obu procesach niektóre dowody wiążące oskarżoną z zabójstwami były wątpliwe, tak samo jak wiarygodność świadków. Zostaje uznana za winną i skazana na podstawie badań treści żołądka i niespójnych zeznań przez nią złożonych. Jak również jej wyczynów seksualnych, które były srogo oceniane w latach 60. Pozostawał dowód w postaci treści żołądka dzieci. Wszystko się potwierdza, jeśli badania się nie myliły. Oczywiście badanie stopnia strawienia musiało być zgodne, ale jeśli opowiedziała policji historyjkę, o której wiedziała, że się nie potwierdzi, podało to w wątpliwość, czy kłamała. Nie było niezbitych dowodów na to, że zabiła dzieci. Nikt nie mógł jej tego udowodnić. Przez następne 10 lat w sprawie Alice Crimmins zgłaszane są kolejne apelacje i apelacje od apelacji. Zostaje uniewinniona podczas pierwszego procesu, po czym uznana za winną podczas drugiego i skazana na 20 lat więzienia. Jedni byli przekonani, że wreszcie została słusznie skazana. Inni podkreślali, że materiał dowodowy nie jest wystarczający. Po 4 latach więzienia Alice Crimmins ułaskawiono. W 1977 roku wyszła ponownie za mąż i zniknęła z życia publicznego. Wszelkie dowody przeciwko Alice Crimmins były jedynie poszlakowe. Policja skupiła się więc na zawartości żołądka dzieci. Dowodziła ona, że Alice kłamała, ale niekoniecznie, że zabiła swoje dzieci. Choć została skazana, po dziś dzień nie jest pewne, że zabiła dzieci. Przyczyna zgonu to najlepsza wskazówka na to, czy doszło do zabójstwa. Ustalenie przyczyny zgonu jest zadaniem patologów sądowych. Ich wnioski są niezwykle ważne, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie zabójstwa. Lekarze muszą być bardzo dokładni, by ułatwić policji znalezienie winnego. W przypadku nagłej i nieoczekiwanej śmierci zawsze istnieje podejrzenie udziału osoby trzeciej. Patolog jest poniekąd detektywem. Przyczyna może być widoczna gołym okiem. Postrzał, uraz głowy, śmiertelna rana kłuta. Nie zawsze tak jest. Zbadanie podejrzanej śmierci to wyścig z czasem. Kiedy ciało zaczyna się rozkładać, znikają wskazówki, które może wykorzystać patolog sądowy. Co zrobić, kiedy ofiarę poćwiartowano i zakopano? Tragiczny przypadek Elsie Cameron zagroził reputacji najsłynniejszego brytyjskiego patologa sądowego, Sir Bernarda Spilsbury'ego. Zabójstwo znane jako mord na kurzej fermie do dziś jest przedmiotem ożywionej debaty w środowisku nauk sądowych. Zaginęła Elsie Cameron, 26-letnia stenotypistka z Kensal Green w Londynie. Miała odwiedzić swojego chłopaka, Normana Thurna, ale się nie pojawiła. Przynajmniej według Normana.
Prowadzący kurzą fermę Norman poznał Elsie, kiedy była nauczycielką w szkółce niedzielnej w Londynie w 1922 roku. Starsza od niego Elsie marzyła o małżeństwie. Norman był w tak ciężkiej sytuacji finansowej, że mieszkał z kurami w szopie, w nieludzkich warunkach. Elsie to nie przeszkadzało w kontekście potencjalnego zamążpójścia. Byli posłowie. Pod koniec 24 roku Elsie sądziła, że jest w ciąży, co w tamtych czasach zaszkodziłoby jej reputacji. Norman z jakiegoś powodu wymigiwał się od ślubu. Norman zakochał się w miejscowej dziewczynie Elizabeth Caldicott i chciał zerwać zaręczyny z Elsie. Próbował to zasugerować w listach. Jest kilka rzeczy, o których ci nie powiedziałem z wielu powodów. Dotyczy to jeszcze kogoś. Znalazłem się między młotem a kowadłem. Elsie zignorowała to i nadal nalegała na małżeństwo. Złamałeś mi serce. Nie sądziłam, że jesteś do tego zdolny. Masz obowiązek mnie poślubić, byłam pierwsza. Oczekuję ślubu jak najszybciej. Moje dziecko musi nosić twoje nazwisko, poza tym nadal cię kocham. Odpowiedź rozczarowała Normana, a ciąża komplikowała sytuację. Elsie postanowiła zadziałać. 5 grudnia postanowiła złożyć niezapowiedzianą wizytę narzeczonemu i nalegać, aby postąpił właściwie. Spakowała się, zamierzając zostać u Normana do wyznaczenia daty ślubu i wsiadła w pociąg do Londynu. Kilka godzin później już nie żyła. 5 dni później, 10 grudnia, jej zaniepokojony ojciec wysłał telegram z pytaniem, gdzie jest córka. Thorne odparł, że się nie zjawiła. Nie wiedział dlaczego. W wiosce huczało od plotek. Thorne sądził, że nikt nie widział Elsie wchodzącej do jego domu. Niestety, wiele osób widziało ją w okolicy. Dwóch rolników wyznało policji, że widzieli Elsie z walizką zmierzającą do domu Thorna wieczorem 5 grudnia. Wkrótce na Normana padło podejrzenie i policja postanowiła przeszukać okolice kurzej fermy. Torbę Elsie znaleziono na zagonie kartofli. Były w niej okulary, sweter, buty i dziecięce ubranka. Thorne natychmiast zmienił wersję i przyznał, że Elsie jednak przyjechała. Trudno ustalić bieg wydarzeń tamtego wieczora, ale z całą pewnością Thorne wyszedł raz lub dwa, po czym kiedy wrócił, znalazł Elsie powieszoną na krokwi. Norman spanikował, ale utrzymywał, że jej nie zabił. Ubrania panny Cameron spaliłem w kominku. Następnie położyłem ją na podłodze, odciąłem jej nogi i głowę przy świetle kominka i włożyłem je do worków. To, co zrobił, było niewytłumaczalne, niezależnie od wersji wydarzeń. Odciął jej głowę i włożył do puszki na ciastka, po czym pociął resztę ciała i pochował wraz z jej rzeczami na fermie. Rozwiązano zagadkę zniknięcia Elsie Cameron, ale nie zagadkę jej śmierci. Czy było to samobójstwo i dziwaczna próba zatuszowania sprawy, czy też był to zabójstwo? Słynny patolog Sir Bernard Spilsbury został poproszony o przeprowadzenie autopsji. Był pierwszym systematycznym patologiem w Anglii. Zapisywał swoje wnioski i gromadził spostrzeżenia. Może być nazywany ojcem współczesnego badania miejsca zbrodni.
W wyniku badania Spilsbury nie trafił na żadne ślady uduszenia ani też powieszenia. Nie było śladów na szyi, nie doszło do złamania kręgosłupa. Przy samopowieszeniu śmierć następuje w wyniku urazu tchawicy lub przerwania naczyń krwionośnych przesyłających krew do mózgu. Stryczek zawsze pozostawia głębokie siniaki w miejscu nacisku. Tymczasem patolog znalazł siniaki na głowie, twarzy, łokciu i nogach, które przypisał wstrząsowi. Spilsbury twierdził, że Elsie została pobita i nie popełniła samobójstwa. Żeby sprawdzić wersję Thorna, zbadano szopę. Krokwie były zakurzone i nie było na nich śladu po zawieszaniu liny. Policja postanowiła przeprowadzić eksperymenty z workami ważącymi tyle, co ciało Elsie. Dowiodły one, że bez zostawiania śladów na krokwiach samobójstwo było wykluczone. 26 stycznia 25 roku szczątki Elsie pogrzebano, a Norman Thorne został oskarżony o zabójstwo. Sprawa trafiła w kwietniu do sądu w Lewis. Sprawa Thorna była utrudniona, jako że dla przysięgłych Spilsbury był Bogiem. Poza tym oskarżony zaszkodził sam sobie, ciągle kłamiąc i ćwiartując ciało. Thorne trzymał się swojej wersji. Utrzymywał, że kiedy wrócił do szopy około 11 wieczorem, ciało Elsie wisiało pod sufitem. Odciął ją, zobaczył, że jest martwa, spanikował, po czym ją poćwiartował. Sąd uznał, że jak na człowieka przerażonego, Norman postąpił niewytłumaczalnie. Jej głowę i szyję umieścił w puszce na ciastka i pochował na wybiegu dla kur, bo uznał, że może któregoś dnia będzie musiał odpowiedzieć za to, co zrobił. Ponieważ się powiesiła, chciał zostawić nietkniętą tę część ciała, na której znajdowały się ślady po linie. Spilsbury twierdził, że do powieszenia nie doszło, powołując się na oględziny ciała i testy przeprowadzone przez policję. Pojawienie się Spilsbury'ego wywołało poruszenie na sali sądowej. Wszedł pięknie ubrany, wysoki, przystojny. Zwykle przynosił jakiś rekwizyt. Czaszkę albo ubrudzony krwią sweter, żeby zwiększyć napięcie. Zrobił przedstawienie, które porywało słuchaczy. Sędziów, przysięgłych, policjantów, prawników, wszystkich. Czytelnicy angielskich gazet wskazali Spilsbury'ego jako najbardziej pożądanego bohatera artykułów, żywe wcielenie fikcyjnego Sherlocka Holmesa. Jednak ustalenia patologa zostały zakwestionowane. Obrona świadoma tego, że cała ich nadzieja spoczywa w wersji z samobójstwem, zażądała drugiej autopsji. Przeprowadził ją dr Robert Bronte, były naczelny patolog irlandzkiego rządu. Szczycił się nieposzlakowaną opinią i zupełnie nie zgodził się z oceną Spilsbury'ego. Bronte twierdził, że Spilsbury nie zbadał tkanki szyi pod mikroskopem. Była to jedna z pierwszych spraw, w której ustalenia Spilsbury'ego zostały poddane krytyce. Patolog obrony Bronte doszukał się śladów po stryczku na szyi denatki. Spilsbury był przekonany, że była to tylko zmarszczka i nie było mowy o powieszeniu. Bronte stwierdził też, że jego oględziny ucierpiały na postępującym rozkładzie ciała. Jednak mimo zaawansowanego stadium rozkładu ciała Elsie, Bronte był przekonany, że popełniła samobójstwo, wieszając się. Spilsbury źle znosił krytykę. Ogólnie mówiąc, zareagował dość ofensywnie. Bronte nigdy nie należał do jego ulubionych patologów, którego uważałby za partnera do dyskusji. Stanowili zupełne przeciwieństwa.
Bronte był przystępniejszy, Spilsbury apodyktyczny. Czy Bóg patologii był omylny? Sprawa Thorna z 25 wywołała wiele kontrowersji. Proces był tak naprawdę naukową przepychanką między Spilsbury'em i Brontem. Ten pierwszy spierał się z 5 biegłymi lekarzami wezwanymi przez obronę. Opinia Spilsbury'ego i tak przeważyła. Przysięgli skazali Thorna na śmierć. Odezwały się głosy protestu. Nikt nie był przekonany co do jego winy. Dramaturg Bernard Shaw raczej go bronił. Conan Doyle był zawiedziony wyrokiem. Apelację odrzucono. Reputacja Spilsbury'ego uwiodła sędziów. Czekając na śmierć, Thorne napisał do ojca: nieważne, tato, nie martw się. Jestem męczennikiem Spilsbury'zmu. 22 kwietnia 25 roku Norman Thorpe zawisł na stryczku. Jeśli przyczyna śmierci jest tak niejasna jak w sprawie Thorna, współcześni patolodzy sądowi, przeprowadzając autopsję, pobierają do analizy próbki tkanki i płynów. Współczesne badania są niezwykle precyzyjne. Ale ciągle rosnąca liczba syntetycznych leków i substancji zalewająca rynek może przekłamać wyniki. Zwłaszcza podczas prób wykrycia egzotycznych trucizn. Nawet obecnie, jeśli ktoś otrzyma śmiertelną dawkę egzotycznej substancji chemicznej, rutynowe badania jej nie wykażą. Czasem mnóstwa detektywistycznej pracy i wykorzystania zaawansowanych narzędzi wymaga określenia tego, co możemy znaleźć w ciele. Ponadto samo ciało może strawić substancję chemiczną tak, że nie zostanie ona odnaleziona. W przypadku pewnych zabójstw zastanawiający jest nagły atak zupełnej głupoty u sprytnego przestępcy, jak choćby u Carla Coppolino. Ludzie z otoczenia przystojnego doktora z New Jersey, Carla Coppolino, mieli tendencję do nagłego umierania. Miał związek z 2 niewytłumaczalnymi zgonami, które wydawały się nastąpić z przyczyn naturalnych. 2 znajomych doktora Coppolino nagle umiera. Najpierw mąż znajomej kobiety, następnie żona doktora. Połączcie kropki, zgadnijcie, kto z kim śpi. Po 4 trudnych dniach wybrano przysięgłych do procesu doktora Carla Coppolino. Jego sprawa przyciągnęła uwagę mediów. Doktor był 2 razy sądzony, a jego życie osobiste poddano ocenie publicznej. Sprawa zasłynęła, bo mieliśmy zabójstwo i nieznaną przyczynę zgonu. O 6 rano 28 sierpnia dr Juliet Carroll obudził pilny telefon. Dzwonił roztrzęsiony dr Carl Coppolino, który znalazł żonę Carmele martwą w wyniku ataku serca. Choć kobiety ledwie po 30 rzadko umierają w wyniku zawału, Carol podpisała akt zgonu, nie przeprowadzając autopsji. Pogrzeb Carmeli odbył się na rodzinnej posesji w New Jersey, ale jej mąż się nie pojawił. Twierdził, że nie był w stanie. 41 dni później Coppolino zadziwił całą rodzinę. Poślubił bogatą rozwódkę Mary Gibson, kobietę, którą poznał podczas gry w golfa i brydża. Był to wstrząsający zwrot akcji. Nie tak jednak wstrząsający, jak to, co nastąpiło później. Sprawa łączyła w sobie seks, zazdrość i zdradę.
28 października Marjorie Farber, sąsiadka Coppolina, wystosowała oskarżenie w kierunku doktora. Twierdziła, że zamordował żonę, żeby móc się ponownie ożenić. A 2 lata wcześniej zabił jej męża w New Jersey. Było to niezwykłe oskarżenie, zwłaszcza, że Farber przyznała się, że miała romans z doktorem. Policja zdecydowała się przeprowadzić śledztwo. Emerytowany pułkownik Bill Farber zmarł nagle na atak serca pod koniec lipca 1963 roku. Poza odbarwieniem jednego boku nie było śladów urazu ciała. Marjorie Farber utrzymywała, że jej były kochanek, dr Carl Coppolino, wstrzyknął jej mężowi silny środek usypiający, po czym udusił go poduszką. Romans Coppolina i Farber kwitł przez kolejne 18 miesięcy. W kwietniu 1965 roku Coppolino przeprowadził się na Florydę z żoną Carmelą. Pozostająca pod urokiem lekarza Marjorie podążyła za nimi. Wprowadziła się do pobliskiego domu, licząc na wznowienie romansu. Z pewnością wydawało się prawdopodobne, żeby lekarz miał powód do zamordowania męża kochanki, a potem własnej żony. Ledwie po 30 Coppolino zrezygnował z pracy jako anestezjolog ze względu na problemy z sercem. Utrzymywał się z renty, tantiem z pism na temat hipnozy w medycynie i z dochodów żony, lekarza. Mimo wszystko popadł w finansowe tarapaty. Na krótko przed jej śmiercią Coppolino wykupił polisę dla żony na sumę $65,000. Policja postanowiła ekshumować ciało Carmeli. Autopsję przeprowadził dr Milton Halpern, naczelny ekspert medycyny sądowej w Nowym Jorku. Jeden z najsłynniejszych i najbardziej szanowanych patologów w Ameryce. Milton Halpern był przekonany, że ta śmierć była podejrzana. Poprosił swojego toksykologa o przeprowadzenie szczegółowych badań i sformułowanie wniosków. Nie wszystko poszło gładko. Jeśli lekarstwo nie jest znane powszechnie, badania mogą nie wykazać jego obecności we krwi. Tak stało się w sprawie Carla Coppolino. Dopiero po 6 miesiącach szczegółowych badań zespół doktora Halperna znalazł to, czego szukał. Wykazano nadmierną ilość kwasu bursztynowego. Toksykolog doktora Halperna stwierdził, że kobieta zmarła na skutek nadmiaru substancji, z której kwas powstawał. Lekarstwo, bezwonny biały proszek, było niemal niewykrywalne. To związek chemiczny stosowany przez anestezjologów w celu zapobieżenia skurczom mięśni. Niezwykle ważny podczas operacji. Jeśli komuś niepodłączonemu do respiratora wstrzykniemy to lekarstwo, osoba umrze. Policja deptała po piętach podejrzanemu. Jasne było, że dr Coppolino wstrzyknął żonie lekarstwo powstrzymujące proces oddychania. Bez respiratora nie miała szans na przeżycie. Doszło do zabójstwa z premedytacją. Znalazłszy lek w ciele Carmeli, Halpern zarządził ekshumację ciała pułkownika Farbera. Nie znalazł żadnych śladów choroby serca, trafił za to na uszkodzoną krtań. Dowód na śmierć w wyniku uduszenia. Policji to wystarczyło. Coppolina oskarżono o zamordowanie pułkownika Farbera i własnej żony Carmeli.
Po prawniczej przepychance prokuratorów stanów Florida i New Jersey uzgodniono, że Coppolino odpowie najpierw za zabójstwo Billa Farbera. Obrońcą Coppolina był słynny adwokat F. Lee Bailey. Świadek koronny oskarżenia, Marjorie Farber, zeznała, że Coppolino dał jej strzykawkę i kazał wstrzyknąć jej zawartość śpiącemu mężowi. W ostatniej chwili nerwy ją zawiodły. Niestety już po tym, jak wstrzyknęła odrobinę płynu w nogę Farbera. Wówczas wezwała swojego kochanka Coppolina, żeby dokończył dzieła poduszką. Dzięki przekonującej mowie Bailey'a doktor został uniewinniony, a Marjorie Farber skompromitowana. Adwokat przedstawił panią Farber jako kobietę odrzuconą. Pytał, dlaczego pani Farber dopiero teraz zgłosiła się na policję. Przypomniał słynne powiedzenie, że piekło nie dorówna wzgardzonej kobiecie. Następnie Bailey zajął się doktorem Halpernem i samą autopsją. Po pierwsze stwierdził, że do uszkodzenia krtani u Billa Farbera doszło podczas ekshumacji. Następnie zakwestionował badania wykazujące obecność leku w organizmie. Nie było wtedy badań na obecność tej substancji. Naukowcy niewiele wiedzieli o leku, nigdy wcześniej nikogo nim nie otruto. Zakwestionowanie zeznań Marjorie Farber i badań naukowych doprowadziło do uniewinnienia Coppolina, który wyszedł za kaucją i oczekiwał na proces za zamordowanie Carmeli. Podczas procesu ujawniono zdrady, których dopuszczało się środowisko lekarskie i lek, który nie pozostawiał śladów. Drugi proces zapowiadał się nie mniej ciekawie. Oskarżeniu bardzo zależało na wyroku skazującym. Coppolino ponownie broniony był przez F. Lee Bailey'a. Absolutnie pewnego zwycięstwa. Czeka pana łatwiejszy czy trudniejszy proces od tego w New Jersey? Sądzę, że łatwiejszy. Każdego dnia procesu Coppolinowi towarzyszyła nowa żona Mary. Para była przekonana, że doktor zostanie uniewinniony. Obrona twierdziła, że leki wykryte w organizmie Carmeli zostały podane przez lekarza pogotowia. Oskarżenie było przygotowane dzięki jeszcze bardziej szczegółowemu raportowi z autopsji, zyskali mocne dowody. Halpern zeznał, że lek powoduje zupełny paraliż mięśni, nie pozbawiając przytomności. Kwas bursztynowy i chlorek naturalnie występują w organizmie człowieka. Jednak niezwykle wysokie stężenie kwasu bursztynowego w mózgu Carmeli sugerowało, że lek został podany. Oznaczało to, że kiedy płuca Carmeli przestały funkcjonować, była świadoma tego, że się dusi, ale nie mogła sobie pomóc. Była to trudna sprawa. Niektóre jej aspekty nie były skomplikowane, jak choćby stwierdzenie braku wady serca. Kiedy już poszukaliśmy, znaleźliśmy miejsce wkłucia igły, które łatwo było przeoczyć, gdyby się go nie szukało. Czy znalezienie śmiercionośnej substancji było trudne? Badania chemiczne były bardzo skomplikowane. Ustalenie określonej trucizny jest bardzo trudne, ponieważ organizm trawi każdą substancję i zmienia ją. Nie wystarczy znaleźć samą substancję. Czasem trzeba szukać też produktów rozpadu. Oskarżenie stwierdziło, że przed śmiercią Carmeli Coppolino dostał lek od kolegi, tłumacząc, że chce przeprowadzić eksperymenty na psie. Twierdził, że będzie przeprowadzał badania na Florydzie. Oczywiście nie dysponował laboratorium, więc sądzę, że ludzie powinni byli zadać trochę więcej pytań, zanim wysłali mu lek.
Miał dostęp do leku, motyw i okazję. Tym razem przedstawienie Marjorie Farber jako kobiety mściwej nie przekonało przysięgłych. Byli za to pod wrażeniem jej uczciwości, jak również zeznania Halperna i jego zespołu toksykologów. On 28 kwietnia 1967 roku Carlo Coppolino został uznany za winnego zabójstwa drugiego stopnia byłej żony Carmeli. Taki werdykt ocalił go od kary śmierci. Sprawa okazała się przełomowa, jako że badania toksykologiczne opierały się na innowacyjnych metodach. Sprawa Carla Coppolina była jedną z tych, dla której rozwiązania trzeba było wynaleźć nową dziedzinę nauki. Doszło do tego i Carl Coppolino poniósł karę na Florydzie. W 1979 roku, 12 lat po ogłoszeniu wyroku, Carl Coppolino został zwolniony warunkowo. Jego druga żona Mary pozostawała mu wierna przez te lata i witała go na wolności. Coppolino nadal twierdzi, że jest niewinny, a pierwsza żona zmarła z przyczyn naturalnych. Sprawa uniewinnionego w rodzinnym stanie, skazanego na Florydzie Carla Coppolina, była jedną z najbardziej kwestionowanych w historii prawnej Ameryki. Czy lekarz zamordował żonę i męża byłej kochanki? Czy też stał się ofiarą mściwej kobiety? Gdyby nie innowacyjne metody zespołu naukowców, prawdziwa przyczyna zgonu Carmeli i Billa Farbera nigdy nie zostałaby odkryta. Nauki sądowe stale ewoluują. Codziennie powstają nowe metody badań. Sądzę, że w przyszłości technologia bardzo pomoże naukom sądowym. Zostaną wynalezione przenośne przyrządy, dzięki którym będziemy mogli od razu zbadać dowody zebrane na miejscu zbrodni. Badanie będzie automatyczne, wyniki natychmiastowe, jak w telewizyjnych serialach, tyle że naprawdę. Technologia ewoluuje, komputery przyspieszają. Będziemy mogli badać naraz więcej dowodów. Ocalimy dzięki temu więcej istnień. Jest tak niejasna jak w sprawie Thorna. Współcześni patolodzy sądowi, przeprowadzając autopsję, pobierają do analizy próbki tkanki i płynów. Współczesne badania są niezwykle precyzyjne. Ale ciągle rosnąca liczba syntetycznych leków i substancji zalewająca rynek może przekłamać wyniki. Zwłaszcza podczas prób wykrycia egzotycznych trucizn. Nawet obecnie, jeśli ktoś otrzyma śmiertelną dawkę egzotycznej substancji chemicznej, rutynowe badania jej nie wykażą. Czasem mnóstwa detektywistycznej pracy i wykorzystania zaawansowanych narzędzi wymaga określenia tego, co możemy znaleźć w ciele. Ponadto samo ciało może strawić substancję chemiczną tak, że nie zostanie ona odnaleziona. W przypadku pewnych zabójstw zastanawiający jest nagły atak zupełnej głupoty u sprytnego przestępcy, jak choćby u Carla Coppolino. Ludzie z otoczenia przystojnego doktora z New Jersey, Carla Coppolino, mieli tendencję do nagłego umierania. Miał związek z dwoma niewytłumaczalnymi zgonami, które wydawały się nastąpić z przyczyn naturalnych. Dwoje znajomych doktora Coppolino nagle umiera. Najpierw mąż znajomej kobiety, następnie żona doktora.
Połączcie kropki, zgadnijcie, kto z kim śpi. Po czterech trudnych dniach wybrano przysięgłych do procesu doktora Carla Coppolino. Jego sprawa przyciągnęła uwagę mediów. Doktor był dwa razy sądzony, a jego życie osobiste poddano ocenie publicznej. Sprawa zasłynęła, bo mieliśmy zabójstwo i nieznaną przyczynę zgonu. O 6 rano 28 sierpnia dr Juliet Carroll obudził pilny telefon. Dzwonił roztrzęsiony dr Carl Coppolino, który znalazł żonę Carmele martwą w wyniku ataku serca. Choć kobiety ledwie po 30 rzadko umierają w wyniku zawału, Carroll podpisała akt zgonu, nie przeprowadzając autopsji. Pogrzeb Carmeli odbył się na rodzinnej posesji w New Jersey, ale jej mąż się nie pojawił. Twierdził, że nie był w stanie. 41 dni później Coppolino zadziwił całą. Była sądzona dwukrotnie. Za zabójstwo Ediego i nieumyślne spowodowanie śmierci Missy. Pani Crimmins była dziś jedynym świadkiem występującym przed sądem. Obrona i oskarżenie skakały sobie do gardeł przez niemal całą rozprawę. Oba procesy były szokujące, jako że świadkowie opisywali Alice Crimmins jako zaniedbującą rolę gospodyni domowej i uganiającą się za mężczyznami. Kiedy prokurator Winston Mosley spytał panią Irmonski, czy kobieta, którą widziała owego feralnego wieczora, jest na sali sądowej, świadek się zastanowiła i wskazała panią Crimmins. Kłamiesz, krzyknęła pani Crimmins. W obu procesach niektóre dowody wiążące oskarżoną z zabójstwami były wątpliwe, tak samo jak wiarygodność świadków. Zostaje uznana za winną i skazana na podstawie badań treści żołądka i niespójnych zeznań przez nią złożonych. Jak również jej wyczynów seksualnych, które były srogo oceniane w latach 60. Pozostawał dowód w postaci treści żołądka dzieci. Wszystko się potwierdza, jeśli badania się nie myliły. Oczywiście badanie stopnia strawienia musiało być zgodne, ale jeśli opowiedziała policji historyjkę, o której wiedziała, że się nie potwierdzi, podało to w wątpliwość, czy kłamała. Nie było niezbitych dowodów na to, że zabiła dzieci. Nikt nie mógł jej tego udowodnić. Przez następne 10 lat w sprawie Alice Crimmins zgłaszane są kolejne apelacje i apelacje od apelacji. Zostaje uniewinniona podczas pierwszego procesu, po czym uznana za winną podczas drugiego i skazana na 20 lat więzienia. Jedni byli przekonani, że wreszcie została słusznie skazana. Inni podkreślali, że materiał dowodowy nie jest wystarczający. Po 4 latach więzienia Alice Crimmins ułaskawiono. W 1977 roku wyszła ponownie za mąż i zniknęła z życia publicznego. Wszelkie dowody przeciwko Alice Crimmins były jedynie poszlakowe. Carla Coppolino mieli tendencję do nagłego umierania. Miał związek z dwoma niewytłumaczalnymi zgonami, które wydawały się nastąpić z przyczyn naturalnych. Dwoje znajomych doktora Coppolino nagle umiera. Najpierw mąż znajomej kobiety, następnie żona doktora. Połączcie kropki, zgadnijcie, kto z kim śpi. Po 4 trudnych dniach wybrano przysięgłych do procesu doktora Carla Coppolino. Jego sprawa przyciągnęła uwagę mediów.
Doktor był dwa razy sądzony, a jego życie osobiste poddano ocenie publicznej. Sprawa zasłynęła, bo mieliśmy zabójstwo i nieznaną przyczynę zgonu. O 6 rano 28 sierpnia dr Juliet Carroll obudził pilny telefon. Dzwonił roztrzęsiony dr Carol Coppolino, który znalazł żonę Carmele martwą w wyniku ataku serca. Choć kobiety ledwie po 30 rzadko umierają w wyniku zawału, Carol podpisała akt zgonu, nie przeprowadzając autopsji. Pogrzeb Carmeli odbył się na rodzinnej posesji w New Jersey, ale jej mąż się nie pojawił. Twierdził, że nie był w stanie. 41 dni później Coppolino zadziwił całą rodzinę. Poślubił bogatą rozwódkę Mary Gibson, kobietę, którą poznał podczas gry w golfa i brydża. Był to wstrząsający zwrot akcji. Nie tak jednak wstrząsający, jak to, co nastąpiło później. Sprawa łączyła w sobie seks, zazdrość i zdradę. 28 października Marjorie Farber, sąsiadka Coppolina, wystosowała oskarżenie w kierunku doktora. Twierdziła, że zamordował żonę, żeby móc się ponownie ożenić. A dwa lata wcześniej zabił jej męża w New Jersey. Było to niezwykłe oskarżenie, zwłaszcza, że Farber przyznała się, że miała romans z doktorem. Policja zdecydowała się przeprowadzić śledztwo. Emerytowany pułkownik Bill Farber zmarł nagle na atak serca pod koniec lipca 1963 roku. Poza odbarwieniem jednego boku nie było śladów urazu ciała. Marjorie Farber utrzymywała, że jej były kochanek, dr Carol Coppolino, wstrzyknął ją. 5 dni później, 10 grudnia, jej zaniepokojony ojciec wysłał telegram z pytaniem, gdzie jest córka. Thorne odparł, że się nie zjawiła. Nie wiedział dlaczego. W wiosce huczało od plotek. Thorne sądził, że nikt nie widział Elsie wchodzącej do jego domu. Niestety, wiele osób widziało ją w okolicy. Dwóch rolników wyznało policji, że widzieli Elsie z walizką zmierzającą do domu Thorna wieczorem 5 grudnia. Wkrótce na Normana padło podejrzenie i policja postanowiła przeszukać okolice kurzej fermy. Torbę Elsie znaleziono na zagonie kartofli. Były w niej okulary, sweter, buty i dziecięce ubranka. Thorne natychmiast zmienił wersję i przyznał, że Elsie jednak przyjechała. Trudno ustalić bieg wydarzeń tamtego wieczora, ale z całą pewnością Thorne wyszedł raz lub dwa, po czym kiedy wrócił, znalazł Elsie powieszoną na krokwi. Norman spanikował, ale utrzymywał, że jej nie zabił. Ubrania panny Cameron spaliłem w kominku. Następnie położyłem ją na podłodze, odciąłem jej nogi i głowę przy świetle kominka i włożyłem je do worków. To, co zrobił, było niewytłumaczalne, niezależnie od wersji wydarzeń. Odciął jej głowę i włożył do puszki na ciastka, po czym pociął resztę ciała i pochował wraz z jej rzeczami na fermie. Rozwiązano zagadkę zniknięcia Elsie Cameron, ale nie zagadkę jej śmierci. Czy było to samobójstwo i dziwaczna próba zatuszowania sprawy, czy też był to zabójstwo? Słynny patolog Sir Bernard Spilsbury został poproszony o przeprowadzenie autopsji. Był pierwszym systematycznym patologiem w Anglii,
Zapisywał swoje wnioski i gromadził spostrzeżenia. Może być nazywany ojcem współczesnego badania miejsca zbrodni. W wyniku badania Spilsbury nie trafił na żadne ślady uduszenia ani też powieszenia. Nie było śladów na szyi, nie doszło do złamania kręgosłupa. Przy samopowieszeniu śmierć następuje w wyniku urazu tchawicy lub przeżarcia. Mimo wszystko popadł w finansowe tarapaty. Na krótko przed jej śmiercią Coppolino wykupił polisę dla żony na sumę $65,000. Policja postanowiła ekshumować ciało Carmeli. Autopsję przeprowadził dr Milton Halpern, naczelny ekspert medycyny sądowej w Nowym Jorku. Jeden z najsłynniejszych i najbardziej szanowanych patologów w Ameryce. Milton Halpern był przekonany, że ta śmierć była podejrzana. Poprosił swojego toksykologa o przeprowadzenie szczegółowych badań i sformułowanie wniosków. Nie wszystko poszło gładko. Jeśli lekarstwo nie jest znane powszechnie, badania mogą nie wykazać jego obecności we krwi. Tak stało się w sprawie Carla Coppolino. Dopiero po 6 miesiącach szczegółowych badań zespół doktora Halperna znalazł to, czego szukał. Wykazano nadmierną ilość kwasu bursztynowego. Toksykolog doktora Halperna stwierdził, że kobieta zmarła na skutek nadmiaru substancji, z której kwas powstawał. Lekarstwo, bezwonny biały proszek, było niemal niewykrywalne. To związek chemiczny stosowany przez anestezjologów w celu zapobieżenia skurczom mięśni. Niezwykle ważny podczas operacji. Jeśli komuś niepodłączonemu do respiratora wstrzykniemy to lekarstwo, osoba umrze. Policja deptała po piętach podejrzanemu. Jasne było, że dr Coppolino wstrzyknął żonie lekarstwo powstrzymujące proces oddychania. Bez respiratora nie miała szans na przeżycie. Doszło do zabójstwa z premedytacją. Znalazłszy lek w ciele Carmeli, Halpern zarządził ekshumację ciała pułkownika Farbera. Nie znalazł żadnych śladów choroby serca, trafił za to na uszkodzoną krtań. Dowód na śmierć w wyniku uduszenia. Policji to wystarczyło. Coppolina oskarżono o zamordowanie pułkownika Farbera i własnej żony Carmeli. Po prawniczej przepychance dopiero po 6 miesiącach szczegółowych badań zespół doktora Halperna znalazł to, czego szukał. Wykazano nadmierną ilość kwasu bursztynowego. Toksykolog doktora Halperna stwierdził, że kobieta zmarła na skutek nadmiaru substancji, z której kwas powstawał. Lekarstwo, bezwonny biały proszek, było niemal niewykrywalne. To związek chemiczny stosowany przez anestezjologów w celu zapobieżenia skurczom mięśni. Niezwykle ważny podczas operacji. Jeśli komuś niepodłączonemu do respiratora wstrzykniemy to lekarstwo, osoba umrze. Policja deptała po piętach podejrzanemu. Jasne było, że dr Coppolino wstrzyknął żonie lekarstwo powstrzymujące proces oddychania. Bez respiratora nie miała szans na przeżycie. Doszło do zabójstwa z premedytacją. Znalazłszy lek w ciele Carmeli, Halpern zarządził ekshumację ciała pułkownika Farbera.
Nie znalazł żadnych śladów choroby serca, trafił za to na uszkodzoną krtań. Dowód na śmierć w wyniku uduszenia. Policji to wystarczyło. Coppolina oskarżono o zamordowanie pułkownika Farbera i własnej żony Carmeli. Po prawniczej przepychance prokuratorów stanów Florida i New Jersey uzgodniono, że Coppolino odpowie najpierw za zabójstwo Billa Farbera. Obrońcą Coppolina był słynny adwokat F. Lee Bailey. Świadek koronny oskarżenia, Marjorie Farber, zeznała, że Coppolino dał jej strzykawkę i kazał wstrzyknąć jej zawartość śpiącemu mężowi. W ostatniej chwili nerwy ją zawiodły. Niestety już po tym, jak wstrzyknęła odrobinę płynu w nogę Farbera. Wówczas wezwała swojego kochanka Coppolina, żeby dokończył dzieła poduszką. Dzięki przekonującej mowie Bailey'a doktor został uniewinniony, a Marjorie Farber skompromitowana. Adwokat przedstawił panią Farber jako kobietę odrzuconą. Pytał w celu zapobieżenia skurczom mięśni. Niezwykle ważny podczas operacji. Jeśli komuś niepodłączonemu do respiratora wstrzykniemy to lekarstwo, osoba umrze. Policja deptała po piętach podejrzanemu. Jasne było, że dr Coppolino wstrzyknął żonie lekarstwo powstrzymujące proces oddychania. Bez respiratora nie miała szans na przeżycie. Doszło do zabójstwa z premedytacją. Znalazłszy lek w ciele Carmeli, Halpern zarządził ekshumację ciała pułkownika Farbera. Nie znalazł żadnych śladów choroby serca, trafił za to na uszkodzoną krtań. Dowód na śmierć w wyniku uduszenia. Policji to wystarczyło. Coppolina oskarżono o zamordowanie pułkownika Farbera i własnej żony Carmeli. Po prawniczej przepychance prokuratorów stanów Florida i New Jersey uzgodniono, że Coppolino odpowie najpierw za zabójstwo Billa Farbera. Obrońcą Coppolina był słynny adwokat F. Lee Bailey. Świadek koronny oskarżenia, Marjorie Farber, zeznała, że Coppolino dał jej strzykawkę i kazał wstrzyknąć jej zawartość śpiącemu mężowi. W ostatniej chwili nerwy ją zawiodły. Niestety już po tym, jak wstrzyknęła odrobinę płynu w nogę Farbera. Wówczas wezwała swojego kochanka Coppolina, żeby dokończył dzieła poduszką. Dzięki przekonującej mowie Bailey'a doktor został uniewinniony, a Marjorie Farber skompromitowana. Adwokat przedstawił panią Farber jako kobietę odrzuconą. Pytał, dlaczego pani Farber dopiero teraz zgłosiła się na policję. Przypomniał słynne powiedzenie, że piekło nie dorówna wzgardzonej kobiecie. Następnie Bailey zajął się doktorem Halpernem i samą autopsją. Po pierwsze stwierdził, że do uszkodzenia krtani u Billa Farbera doszło podczas ekshumacji. Następnie zakwestionował badania wykazujące obecność leku w organizmie. Nie było wtedy badań na obecność tej substancji. Naukowcy niewiele wiedzieli o leku. Nigdy wcześniej nikogo nim nie otruto Coppolino. Jego sprawa przyciągnęła uwagę mediów. Doktor był dwa razy sądzony, a jego życie osobiste poddano ocenie publicznej. Sprawa zasłynęła, bo mieliśmy zabójstwo i nieznaną przyczynę zgonu.
O 6 rano 28 sierpnia dr Juliet Carroll obudził pilny telefon. Dzwonił roztrzęsiony dr Carol Coppolino, który znalazł żonę Carmele martwą w wyniku ataku serca. Choć kobiety ledwie po 30 rzadko umierają w wyniku zawału, Carol podpisała akt zgonu, nie przeprowadzając autopsji. Pogrzeb Carmeli odbył się na rodzinnej posesji w New Jersey, ale jej mąż się nie pojawił. Twierdził, że nie był w stanie. 41 dni później Coppolino zadziwił całą rodzinę. Poślubił bogatą rozwódkę Mary Gibson, kobietę, którą poznał podczas gry w golfa i brydża. Był to wstrząsający zwrot akcji. Nie tak jednak wstrząsający, jak to, co nastąpiło później. Sprawa łączyła w sobie seks, zazdrość i zdradę. 28 października Marjorie Farber, sąsiadka Coppolina, wystosowała oskarżenie w kierunku doktora. Twierdziła, że zamordował żonę, żeby móc się ponownie ożenić. A 2 lata wcześniej zabił jej męża w New Jersey. Było to niezwykłe oskarżenie, zwłaszcza, że Farber przyznała się, że miała romans z doktorem. Policja zdecydowała się przeprowadzić śledztwo. Emerytowany pułkownik Bill Farber zmarł nagle na atak serca pod koniec lipca 1963 roku. Poza odbarwieniem jednego boku nie było śladów urazu ciała. Marjorie Farber utrzymywała, że jej były kochanek, dr Carl Coppolino, wstrzyknął jej mężowi silny środek usypiający, po czym udusił go poduszką. Romans Coppolina i Farber kwitł przez kolejne 18 miesięcy. W kwietniu 1965 roku Coppolino przeprowadził się na Florydę z żoną Carmelą. Pozostająca pod urokiem lekarza Marjorie podążyła za nimi. Wprowadziła się do pobliskiego domu, licząc na wznowienie romansu. Z pewnością wydawało się prawdopodobne, żeby lekarz miał powód do zamordowania męża kochanki, a potem własnej żony. Ledwie po 30 Coppolino zrezygnował z pracy jako anestezjolog ze względu na problemy z sercem. Utrzymywał się z renty, tantiem z pism na temat hipnozy w medycynie i z dochodów żony, lekarza. Mimo wszystko popadł w finansowe tarapaty. Na krótko przed jej śmiercią Coppolino wykupił polisę dla żony na sumę $65,000. Policja postanowiła ekshumować ciało Carmeli. Autopsję przeprowadził dr Milton Halpern, naczelny ekspert medycyny sądowej w Nowym Jorku. Jeden z najsłynniejszych i najbardziej szanowanych patologów w Ameryce. Milton Halpern był przekonany, że ta śmierć była podejrzana. Poprosił swojego toksykologa o przeprowadzenie szczegółowych badań i sformułowanie wniosków. Nie wszystko poszło gładko. Jeśli lekarstwo nie jest znane powszechnie, badania mogą nie wykazać jego obecności we krwi. Tak stało się w sprawie Carla Coppolino. Dopiero po 6 miesiącach szczegółowych badań zespół doktora Halperna znalazł to, czego szukał. Wykazano nadmierną ilość kwasu bursztynowego. Toksykolog doktora Halperna stwierdził, że kobieta zmarła na skutek nadmiaru substancji, z której kwas powstawał. Lekarstwo, bezwonny biały proszek, było niemal niewykrywalne. To związek chemiczny stosowany przez anestezjologów w celu zapobieżenia skurczom mięśni. Niezwykle ważny podczas operacji. Jeśli komuś niepodłączonemu do respiratora wstrzykniemy to lekarstwo,
Osoba umrze. Policja deptała po piętach podejrzanemu. Jasne było, że dr Coppolino wstrzyknął żonie lekarstwo powstrzymujące proces oddychania. Bez respiratora nie miała szans na przeżycie. Doszło do zabójstwa z premedytacją. Znalazłszy lek w ciele Carmeli, Halpern zarządził ekshumację ciała pułkownika Farbera. Nie znalazł żadnych śladów choroby serca, trafił za to na... Znaleźliśmy miejsce wkłucia igły, które łatwo było przeoczyć, gdyby się go nie szukało. Czy znalezienie śmiercionośnej substancji było trudne? Badania chemiczne były bardzo skomplikowane. Ustalenie określonej trucizny jest bardzo trudne, ponieważ organizm trawi każdą substancję i zmienia ją. Nie wystarczy znaleźć samą substancję. Czasem trzeba szukać też produktów rozpadu. Oskarżenie stwierdziło, że przed śmiercią Carmeli Coppolino dostał lek od kolegi, tłumacząc, że chce przeprowadzić eksperymenty na psie. Twierdził, że będzie przeprowadzał badania na Florydzie. Oczywiście nie dysponował laboratorium, więc sądzę, że ludzie powinni byli zadać trochę więcej pytań, zanim wysłali mu lek. Miał dostęp do leku, motyw i okazję. Tym razem przedstawienie Marjorie Farber jako kobiety mściwej nie przekonało przysięgłych. Byli za to pod wrażeniem jej uczciwości, jak również zeznania Halperna i jego zespołu toksykologów. Dwudziestego 8 kwietnia 1967 roku Carl Coppolino został uznany za winnego zabójstwa drugiego stopnia byłej żony Carmeli. Taki werdykt ocalił go od kary śmierci. Sprawa okazała się przełomowa, jako że badania toksykologiczne opierały się na innowacyjnych metodach. Sprawa Carla Coppolina była jedną z tych, dla której rozwiązania trzeba było wynaleźć nową dziedzinę nauki. Doszło do tego i Carl Coppolino poniósł karę na Florydzie. W 1979 roku, 12 lat po ogłoszeniu wyroku, Carl Coppolino został zwolniony warunkowo. Jego druga żona Mary pozostawała mu wierna przez te lata i witała go na wolności. Coppolino nadal twierdzi, że jest niewinny, a pierwsza żona zmarła z przyczyn naturalnych. Sprawa uniewinnionego w rodzinnym stanie, skazanego na Florydzie Carla Coppolina, była jedną z najbardziej kwestionowanych w historii prawnej Ameryki. Czy lekarz zamordował żonę i męża byłej kochanki? Czy też stał się ofiarą mściwej kobiety? Raz drugiego i skazana na 20 lat więzienia. Jedni byli przekonani, że wreszcie została słusznie skazana. Inni podkreślali, że materiał dowodowy nie jest wystarczający. Po 4 latach więzienia Alice Crimmins ułaskawiono. W 1977 roku wyszła ponownie za mąż i zniknęła z życia publicznego. Wszelkie dowody przeciwko Alice Crimmins były jedynie poszlakowe. Policja skupiła się więc na zawartości żołądka dzieci. Dowodziła ona, że Alice kłamała, ale niekoniecznie, że zabiła swoje dzieci. Choć została skazana, po dziś dzień nie jest pewne, że zabiła dzieci. Przyczyna zgonu to najlepsza wskazówka na to, czy doszło do zabójstwa.
Ustalenie przyczyny zgonu jest zadaniem patologów sądowych. Ich wnioski są niezwykle ważne, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie zabójstwa. Lekarze muszą być bardzo dokładni, by ułatwić policji znalezienie winnego. W przypadku nagłej i nieoczekiwanej śmierci zawsze istnieje podejrzenie udziału osoby trzeciej. Patolog jest poniekąd detektywem. Przyczyna może być widoczna gołym okiem. Postrzał, uraz głowy, śmiertelna rana kłuta. Nie zawsze tak jest. Zbadanie podejrzanej śmierci to wyścig z czasem. Kiedy ciało zaczyna się rozkładać, znikają wskazówki, które może wykorzystać patolog sądowy. Co zrobić, kiedy ofiarę poćwiartowano i zakopano? Tragiczny przypadek Elsie Cameron zagroził reputacji najsłynniejszego brytyjskiego patologa sądowego, Sir Bernarda Spilsbury'ego. Zabójstwo znane jako mord na kurzej fermie do dziś jest przedmiotem ożywionej debaty w środowisku nauk sądowych. Zaginęła Elsie Cameron, 26-letnia stenotypistka z